Cześć, dzień dobry. Z samochodu ja dzień rozpoczęłam od zdjęcia szwów, chociaż powiem wam, że weszłam do przychodni, zobaczyłam 60 osób w poradni, mówię, będę tam stać do jutra. A wyszła pani i mnie zawołała, także no powiem wam, że udało się, udało. Także jako, że przeznaczyłam sobie tam więcej czasu, tu obok było Pepko, więc lecę zobaczyć, czy jest świąteczna piżama z psim patrolem, bo Filip sobie taką wymyślił. Póki co znalazłam tylko jedną w smyku, ale jest polarowa, więc obawiam się, że może być mu za ciepło. Także lecę tutaj zobaczyć, czy jest i wracam, bo no, trzeba ogarniać sprawy codzienne. Także zobaczymy. Strasznie tu ciemno. Dobra, Krótki lecę. przystanek w domu, wskoczyliśmy umyć podłogi, Marcin tam jeszcze maluje futryny i jeśli chodzi o ten mały pokój, będzie koniec. Później prawdopodobnie będą stawiać ściankę do łazienki. Jeśli chodzi o piżamę z psiego patrolu świąteczną, to chyba jest tylko w smyku, bo byłam w C&A. Jeszcze tutaj wskoczyliśmy do galerii, bo mieliśmy coś do załatwienia w Orange, więc w C&A nie było, w smyku stacjonarnie też nie było, w Pepco nie ma, więc w HM-ie z tego co patrzyłam jest psi patrol, ale nie jest świąteczny, więc też nie ma i w Sinsale też nie ma, więc zostaje chyba zamówienie tej ze smyka, także co? Siadam, bo jeszcze mi jeden pomysł wpadł do głowy na jedną szafkę. I będziemy zaraz jechać po chłopaków, bo już jest w zasadzie 13. Dzień dobry, w czwartek. Ja dzisiaj nie ogarnięta, ale jak widać na robocie tutaj już meble wyjechały. Silikon poszedł w ruch, a tymczasem ja się biorę za malowanie belek. Także do dzieła. I zaczynamy malowanie belek. Powiem wam, że trochę tego malowania tam naprawdę było i przez to też nie udało mi się dla was za dużo nagrać z tego, bo to było takie chodzenie, dobieranie farby. Gdybym jeszcze chciała to wszystko nagrać, to skończyłoby się po prostu aparatem uciepanym w farbie i trwałoby to pewnie 5 razy dłużej. I musicie uwierzyć, no, że trochę tego ciapania tam było. Cześć, dzień dobry. W piątek my, jak codziennie rano, właśnie podjeżdżamy pod Castoramę, bo musimy dokupić jeszcze farbę, bo nam brakło. Zobaczyć, czy są drzwi, bo dzisiaj prawdopodobnie kupimy jeszcze drzwi. I tak naprawdę, jak dobrze pójdzie, to dzisiaj ściana od łazienki zostanie zamknięta. I pomalujemy pierwszą warstwę pokoju, bo w zasadzie chcemy przewieźć większość gratów w weekend i zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Chłopaków pokój już powoli przewozimy, także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze dzisiaj wam nagram raz, bo wczoraj było jakieś słabe światło i to po prostu nie pykło. Takie prezenty, które ja przynajmniej kupiłam na Mikołaja, ale takie raczej mniejsze. Jeśli nie chcecie robić jakichś droższych prezentów, tylko takie symboliczne, to pokażę wam, co ja kupiłam. Także no, widzimy się później. Dobra, więc tak jak mówiłam, przychodzę drugi raz z tymi polecajkami prezentów, takich dodatków do prezentów, tańszych opcji. Tutaj raczej wszystko to są takie opcje do 50 zł. I my też wszyscy raczej tak jak już sobie robimy prezenty właśnie dla dzieci, to się zazwyczaj nawzajem pytamy, na co dzieci mają teraz fazę, co lubią, no bo to mają być prezenty dla dzieci, a nie dla nas, także no, pytamy i wiecie, żeby trafić mniej więcej w zainteresowania. I ja do tych prezentów jeszcze pewnie coś podokupuję, albo po jakichś puzzlach, może jakąś grę planszową, słodycze, nie wiem, zobaczymy. Teraz jeszcze macie do 29 chyba promocję w Pepco na zabawki 3 za 2, a
W Biedronce też jest jakieś chyba minus 50%, teraz nie wiem, ale wiem, że tam też dużo zabawek jest ponoć tym razem wyłączonych, także musicie sobie sprawdzić. No i tutaj pierwsza rzecz to jest taki Steve z Minecrafta w takim pudełeczku i właśnie ja szukałam tej konkretnej figurki i nigdzie nie mogłam znaleźć, a była tutaj, więc wzięłam. Dalej mamy Lego i tutaj jest takie Lego z jednorożcem i ogólnie myślę, że jeśli chodzi o Lego, jest bardzo duży wybór i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, więc jeśli macie dzieci, które lubią Lego, to myślę, że to jest zawsze dobry wybór, bo tych zestawów jest milion, można to łączyć ze sobą, więc myślę, że spoko. Tutaj mam też jako taki dodatek zestaw do malowania dla małej dziewczynki, także tak to wygląda. Co jeszcze? No i oczywiście psi patrol, bo tutaj też nie mogło zabraknąć psiego patrolu. I mamy Sky w helikopterze. I tutaj tak naprawdę też z tych wersji są dostępne wszystkie te pieski, właśnie wiecie, w tych swoich pojazdach. I w zeszłym roku też komuś kupowaliśmy na prezent tą Sky, więc myślę, że dziewczynki, które lubią psi patrol, będą zadowolone. Dla chłopaków też już właśnie przed chwilą kupiliśmy, ale tego wam nie będę pokazywać, bo oni mogą oglądać czasami, więc elf przyniesie w grudniu, także wam pokażemy. I to są takie dopiero początki, bo właśnie z niektórymi się dogadaliśmy na Mikołaja, z niektórymi na święta, więc jeszcze przez grudzień coś tam się będzie na pewno pojawiało, więc będę wam pokazywać na bieżąco, bo nie wiem, czy takie typowe polecajki w tym roku będą. Nie wiem, jak się ogarniemy w grudniu. Zobaczymy, jak to będzie. Także na razie to tyle. I po prostu jak jeszcze coś dokupię, to wam pokażę. Tak, dajcie mi znać, jak wiecie, gdzie oprócz Auchan znajdę kalendarz adwentowy z Haribo, bo widziałam u kogoś na Instagramie, że są w Auchan, a ja Auchan tutaj nigdzie koło siebie nie mam. Najbliżej jest w Lubinie, ale tam jest tylko takie małe, więc podejrzewam, że tam też nie będzie. W Carrefourze nie widziałam, w Rossmanie nie widziałam. Co my mamy jeszcze? Lidl, Biedronka też nie ma, więc jeśli widzieliście gdzieś kalendarz adwentowy z Haribo, to dajcie mi znać, bo myślę, że Miki by się bardzo cieszył z takiego kalendarza, także jak gdzieś widzieliście, to mi napiszcie gdzie, a ja tymczasem się przebieram i idę malować belki. Ja teraz chwilowo z samochodu podjechałam pod Sinseya, bo wyobraźcie sobie, że Miki ma swoją piżamę z Grinchem, w której śpi i dzisiaj rano nie chciał jej zdjąć i powiedział, że idzie w piżamie do przedszkola. Chyba 15 minut z nim walczyłam, aż w końcu mi się udało. I widziałam teraz w Sinseju na stronie, że jest dużo rzeczy z Grinchem. Było damskie, były męskie, były niemowlęce, a w tym przedziale dziecięcym nie było, także niestety nie udało mi się kupić, więc chyba będę musiała zamówić. Ewentualnie mam jeszcze jednego Sinseya, co prawda po drugiej stronie miasta, więc dzisiaj raczej mi się nie uda, może jutro rano podskoczymy. Jedynie Filipowi kupiłam taką bluzkę z psim patrolem, bo o ile Miki ma fazę właśnie na Grincha, tak, Filip powiedział, że chce świąteczny psi patrol i tak samo z piżamą. Miki sobie kupił tą z Grinchem, Filip powiedział, że on Grincha nie chce, że chce świąteczny psi patrol. W sklepach nigdzie nie ma, przeszukałam cały internet, znalazłam jedną jedyną na smyku. No i musiałam zamówić, bo po prostu tak się uparł, że no nie szło go przegadać. Tak więc czekamy, aż przyjdzie. No, jadę po chłopaków, udało mi się dwa razy pomalować belki, także jadę po chłopaków. Tato z Marcinem byli, kupili regipsy, kupili drzwi, także dzisiaj już chyba ściany staną. Przez weekend może uda nam się pomalować i
Taki jest plan. Dobra, tymczasem jadę, bo jest już za 10, druga, więc lecimy. Co robi Mikołaj? Miki, co robisz? Kątam. Sprzątasz? Nie ma. Nie ma go. Nie ma leci. Nie ma. Skończyłeś? Nie ma śmieci? Nie ma. Skończyłeś, tak? O tak, patrzyłem. Okej. Okay. Nie ma. A gdzie jest babcia? Sklepie. Sprawdzamy. Zaraz. Teraz. Sam nie, bo sam spadniesz. Nie, nie, baba. My już wróciliśmy do domu. Dużo dzisiaj nadgoniliśmy, ścianki prawie całe stanęły, ja pomalowałam belki, wjechały już drzwi, także no już te zmiany widać. Także wróciliśmy jutro. Jutro jest... Mam auta. Tak, masz auta, no. To nowic. Dobrze. Nowica. Także tak to wygląda. Oczywiście chaos panuje, ja na tle odkurzacza, ale już wybaczcie. Także jutro kolejny dzień, jutro może też uda nam się przewieźć już łóżka chłopaków, jutro albo w niedzielę zobaczymy, jak to będzie, bo już tego czasu zostaje coraz mniej. Wybaczcie też, że nie było mierzymy w tym tygodniu, ale paczki mam zamówione, ale coś idą i dojść nie mogą. Nie wiem, czy to za sprawą tego całego Black Friday, czy paczki mam zamówione, także mam nadzieję, że jeszcze na tym mieszkaniu mi się to uda nagrać, bo na nowym póki co będzie ciężko. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że sobie te dwa filmy nagramy, co paczki mamy zamówione. I myślę, że też w kolejnym vlogu wam już pokażę, jak to wszystko wygląda na gotowo, powiedzmy. Łazienka dopiero będzie po świętach, no bo tak jak wam wspominałam, po prostu nie będziemy ryć tam rodzicom na dole łazienki przed świętami, więc sobie po prostu stanie ścianka zamknięta drzwiami i zobaczymy, jak to dalej będzie. No, a tymczasem kończę już, bo tak jak widzicie, chaos po drugiej stronie aparatu. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach.